Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy informację dnia. Zapraszam. Sąd Okręgowy w Katowicach jeszcze dziś rozpozna zażalenie prokuratury w sprawie byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego. Sąd rejonowy nie uwzględnił bowiem wniosku o przedłużenie aresztu dla Marka Chrzanowskiego. Posiedzenie Sądu Okręgowego wyznaczono na godzinę 14:30. Były szef Komisji Nadzoru Finansowego został zatrzymany 27 listopada ubiegłego roku. Według prokuratury miał przekroczyć uprawnienia w związku z rozmową z właścicielem Getin Noble Banku, Leszkiem Czarneckim. Podczas rozmowy omawiano przebieg postępowania KNF w sprawie programu naprawczego tego banku. W zamian za przychylność urzędu Chrzanowski miał oczekiwać zatrudnienia w banku nominowanego przez niego prawnika. Chrzanowski usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Prokuratura przesłuchała kluczowych świadków w sprawie i zgromadziła materiał dowodowy w postaci nagrań. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla 36-letniego Tomasza S. To on potrącił policjanta i próbował wjechać do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie. Środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania Tomasza S. będzie obowiązywał przez 3 miesiące. Podejrzany ma go odbywać na oddziale leczniczym aresztu śledczego w Łodzi. Wczoraj prokuratura przedstawiła Tomaszowi S. zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji podczas i w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych, w wyniku czego policjant doznał obrażeń ciała. Drugi zarzut dotyczy usiłowania wdarcia się do Pałacu Prezydenckiego. Podejrzany nie przyznaje się do winy i odmówił składania zeznań. Utrzymuje, że nie pamięta tego zdarzenia. Tomasz S. został poddany badaniom na obecność substancji odurzających. Prokuratura chce zweryfikować poczytalność podejrzanego. Do zdarzenia doszło we wtorek przed godziną 14. Funkcjonariusz zauważył jadący pod prąd samochód. Przy próbie zatrzymania kierowcy doszło do potrącenia. Następnie Tomasz S. podjął próbę ucieczki. Ta zakończyła się na zaporze przy Pałacu Prezydenckim. Ponad 2800 osób zginęło w ubiegłym roku w wypadkach drogowych. 37 tysięcy zostało rannych. Ogromną liczbę ofiar wypadków stanowili piesi. Policja apeluje o rozsądek, ale także odpowiednie zachowanie. Odblaski ratują życie. To nie tylko puste słowa, ale fakty. Nocą na nieoświetlonych drogach pieszy czy rowerzysta jest praktycznie niewidoczny. Światła mijania w pojeździe, one świecą na odległość 40 metrów zgodnie z przepisami. Biorąc pod uwagę, że niektórzy to mają te światła ustawione tak, że one świecą albo po drzewach, bardzo wysoko, oślepiając innych, albo świecą te światła mijania tuż przed samochodem, oznacza to jedno, że zagrożenie, które może powstać chociażby przez pieszego, który pojawi się na drodze, ten pieszy będzie zauważony zbyt późno. Jadąc z prędkością 100 km na godzinę, w jedną sekundę przemierzamy prawie 30 metrów. Jeśli więc zauważymy pieszego z odległości 30 czy 20 metrów, nawet nie będziemy w stanie rozpocząć hamowania. To także przestroga dla pieszych. Pieszy nie może wychodzić z przeświadczenia, że skoro on widzi kierującego, widzi samochód, to że kierujący też go widzi. Błędne myślenie absolutnie. Musimy uczyć nasze dzieci, żeby właśnie podnieść tą łapkę do góry, żeby poczekać, aż ten kierujący samochodem, nawet przy przejściu dla pieszych, zatrzyma się. Ważne jest to, by mieć na sobie odblaski. Elementy odblaskowe powodują, że pieszy staje się widoczny nawet z odległości 150 metrów. Bez względu na to, czy idziemy wzdłuż tej drogi, czy chcemy ją przekroczyć, elementy odblaskowe bądź różnego rodzaju światełka, jakie kto sobie wymyśli. I starajmy się ten okres jesienno-zimowy, gdzie wymaga się najczęściej tego typu oznaczenia, nazwijmy to, starajmy się ubierać w takie ubiory bardziej jaskrawe. Ze wstępnych danych policji wynika, że w 2018 roku na polskich drogach doszło do ponad 31 tysięcy wypadków. To co prawda mniej niż w roku poprzedzającym, ale statystyki pokazują, że na polskich drogach nadal nie jest bezpiecznie. Ruszyła akcja Telefony. 5000 policjantów rozpoczęło kontrolę na polskich drogach. Jest to kolejna ogólnopolska akcja prowadzona przez Komendę Główną Policji. Funkcjonariusze będą dzisiaj zwracać uwagę na to, czy przypadkiem telefony nie są wykorzystywane niezgodnie z przepisami. Ważne, by pamiętać, że zabroniona jest nie tylko rozmowa przez telefon bez korzystania z zestawów głośnomówiących lub słuchawkowych, ale również pisanie SMS-ów. W ramach działań na drogi w całej Polsce wyjedzie około 5000 policjantów. Kontrole potrwają od godziny 6 do godziny 22.
W polach dialogu krakowskim biurze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie trwa druga edycja sobotnich spotkań filmowych organizowanych dla seniorów. Najbliższy seans już jutro o godzinie 11. Pola dla seniora, czyli sobotnie spotkania filmowe, to inicjatywa, jak już sama nazwa mówi, przeznaczona dla osób starszych. Pragniemy, by pola dialogu, nasze biuro krakowskie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, stało się miejscem spotkań, rozmów również dla osób starszych, którzy bardzo często może nie mają okazji, by wyjść z domów. Może wielu z nich jest też samotnych, samotnie spędza każde dni, stąd nasza propozycja i zaproszenie. Wskazuje Konrad Ciempka ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dodaje, że oferta filmowa jest bardzo bogata. Są to filmy chrześcijańskie, mające w sobie taką głębię chrześcijańską. Także przez najbliższe 6 miesięcy, w każde drugie i czwarte soboty miesiąca, spotykamy się tutaj właśnie razem z seniorami. Pierwsza edycja filmowych spotkań dla seniorów przy ulicy Stradomskiej 6 okazała się strzałem w dziesiątkę, stąd jej kontynuacja. Ojciec Święty Franciszek po raz pierwszy spotkał się z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Jak mówił, spotkanie jest świadectwem wiary dla świata i nadzieją dla Kościoła. Dziś w Panamie wszyscy idą w jednym kierunku na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem. To pierwsze spotkanie papieża z uczestnikami Światowych Dni Młodzieży. Pochodzimy z różnych kultur i narodów, mówimy różnymi językami, nosimy różne szaty. Każdy z naszych narodów przeżył różne historie i sytuacje. Wiele rzeczy może nas rozróżnić, ale nic z tego nie powstrzymało nas od spotkania i od cieszenia się z bycia razem. Jest to możliwe, ponieważ wiemy, że jest coś, co nas jednoczy. Jest ktoś, kto czyni nas braćmi. Na SDM do Panamy przybyło ponad 200 tysięcy osób. Wśród nich jest około 3,5 tysiąca Polaków. Fajna atmosfera, jest dużo jakby osób z ich narodowości i tak czuć taką jakby dobrą energię. Jak zaznaczył papież Franciszek, Światowe Dni Młodzieży to jedność, której źródłem jest miłość. Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla wolności, miłość, która leczy i uwznośla. To miłość Pana, która wie więcej o powstaniach niż upadkach, o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępianiu, o przyszłości niż przeszłości. O przyszłości młodego pokolenia Ojciec Święty mówił już w południe podczas spotkania z przedstawicielami władz oraz księżmi biskupami. Możemy odczytać w nowy sposób naszą epokę i rozpoznawać znaki czasu, ponieważ, jak stwierdzili ojcowie synodalni, ludzie młodzi są jednym z miejsc teologicznych, w których Pan pozwala nam poznać niektóre z Jego oczekiwań i wyzwań dla budowania jutra. Słowa Ojca Świętego poruszyły wiernych, choć już sama Jego obecność budziła wielkie emocje. O, wielkie, bardzo duże. Bardzo przeżyłem to pierwsze spotkanie. Pierwsze spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem dobiegło końca, ale Panama nadal tętni życiem. Bo jak mówił Ojciec Święty, największym źródłem nadziei na lepszą przyszłość jesteśmy my sami i nasza modlitwa. Z Panamy dla Informacji Dnia, Konrad Janik. Przywódca opozycji w Wenezueli, Juan Guaido, który ogłosił się tymczasowym prezydentem, oświadczył, że rozważy amnestię dla dotychczasowego szefa państwa Nicolasa Maduro i jego sojuszników. Warunkiem jest pomoc w przywróceniu w kraju demokracji. Setki tysięcy Wenezuelczyków protestowały w środę w Caracas i niektórych innych miastach przeciw ponownemu wyborowi Nicolasa Maduro na prezydenta w zeszłorocznym głosowaniu, w którym według opozycji przy liczeniu głosów popełniono liczne oszustwa. Tego samego dnia Juan Guaido, przewodniczący demokratycznie wybranego parlamentu, w przemówieniu do tysięcy swoich zwolenników ogłosił się tymczasowym prezydentem kraju. Kuro! Kuro!
Przysięgam przejąć wszystkie uprawnienia władzy wykonawczej jako tymczasowy prezydent Wenezueli, po to, by zakończyć uzurpację i zdradzieckie rządy, a także po to, aby przeprowadzić wolne wybory. Decyzję tę uznały Stany Zjednoczone. W odpowiedzi Maduro ogłosił, że zrywa stosunki dyplomatyczne ze Stanami Zjednoczonymi. Zdecydowałem odwołać cały personel dyplomatyczny i konsularny w kraju, a także wszystkie konsulaty w Stanach Zjednoczonych. Maduro powiedział, że USA chcą wprowadzić w jego kraju swoje rządy. Dążą do zamachu stanu w Wenezueli przeciwko narodowi i demokracji. Niech nie ma wątpliwości, że Donald Trump w całym swoim szaleństwie uważa się za światową potęgę. Uważa, że jest szefem Ameryki Łacińskiej i Karaibów. I choć Stany Zjednoczone są przeciwko Nicolasowi Maduro, ten po swojej stronie ma silnego sojusznika, Rosję. Prezydent Putin zawsze wykazywał solidarność z Wenezuelą. Wyraził poparcie Rosji i rządu dla legalnego i konstytucyjnego rządu Wenezueli oraz poparcie i solidarność z mieszkańcami Wenezueli. Powiedział: panie prezydencie, masz niezachwiane poparcie Rosji bardziej niż kiedykolwiek. Juan Guaido przyznał, że do faktycznego objęcia władzy potrzebuje wsparcia trzech grup: Wenezuelczyków, społeczności międzynarodowej i wenezuelskiego wojska. Wskazał, że rozważy amnestię dla dotychczasowego szefa państwa Nicolasa Maduro i jego sojuszników, jeśli ci pomogą przywrócić w kraju demokrację. I przenosimy się do Meksyku. Bilans ofiar śmiertelnych wybuchu rurociągu wzrósły tam z 94 do 107. Do tragedii doszło 18 stycznia bieżącego roku. Ofiary to przede wszystkim mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy zwabieni informacją o wycieku z rurociągu próbowali ukraść paliwo. Po eksplozji wybuchł pożar. Według meksykańskich mediów płomienie miały nawet 20 metrów wysokości. Kondolencje rodzinom złożył prezydent Meksyku. Przede wszystkim pragniemy złożyć najszczersze kondolencje rodzinom ofiar i poinformować, że cały rząd jest z wami i że jesteśmy naprawdę zasmuceni tym, co się wydarzyło. Do wybuchu doszło wkrótce po wdrożeniu przez rząd prezydenta Obradora krajowej strategii walki z kradzieżą paliwa. W dwóch poprzednich latach to przestępstwo spowodowało straty w budżecie państwa o równowartości około 3 miliardów dolarów i regularnie powoduje braki w zaopatrzeniu stacji paliwowych w całym kraju. Parlament stanu Nowy Jork przegłosował ustawę, która zezwala na zabicie dziecka drogą aborcji do końca ciąży. Będzie to możliwe w przypadku zagrożenia dla życia i zdrowia matki lub jeśli lekarz oceni, że dziecko nie jest zdolne do życia. Nowe przepisy poparły obie izby stanowego parlamentu. Od teraz każdy licencjonowany praktyk służby zdrowia będzie mógł dokonać tak zwanej aborcji w ciągu początkowych 24 tygodni od poczęcia. Zabicie dziecka w późniejszym okresie będzie możliwe, gdy w ocenie pracownika medycznego dojdzie do zagrożenia dla życia i zdrowia matki lub jeśli dziecko nie jest zdolne do życia. To jest z jednej strony bardzo wstrząsające, że takie prawo zostało uchwalone dla stanu Nowy Jork. W Stanach Zjednoczonych, dawniej kraju bardzo konserwatywnym, ale wiadomo, że już w Kanadzie od kilku lat funkcjonuje bardzo liberalne i dopuszczające aborcje w późnej ciąży prawo. Mówi doktor nauk medycznych, ginekolog Jarosław Pająk. Jednocześnie Parlament Nowego Jorku wykreślił tak zwaną aborcję z kodeksu karnego. Wcześniej za jej przeprowadzenie groziło nawet 7 lat więzienia. Ustawa została podpisana przez gubernatora Andrew Cuomo, członka Partii Demokratycznej. Doktor Tymoteusz Zych wskazuje, że stan Nowy Jork stał się niechlubnym wyjątkiem w Stanach Zjednoczonych, w których życie ludzkie jest coraz bardziej cenione i w wielu miejscach ogranicza się aborcję eugeniczną. Ta ustawa, która została przyjęta w Nowym Jorku, można powiedzieć, że jest wyjątkiem od tego trendu i jest być może też w ogóle przejawem takiego zdezorientowania środowisk, które negują prawo do życia człowieka na pierwszym etapie rozwoju. Środowisk, które widzą, że pewnej tendencji zmian prawnych, które w szeregu amerykańskich stanów są przyjmowane, no, chociażby ustawa, której podpisanie już zapowiedział gubernator stanu Ohio w ostatnich dniach. Ustawa chroniąca ludzkie życie od momentu pierwszego uderzenia serca. Walka cywilizacji życia z cywilizacją śmierci trwa na całym świecie. Z Chin napłynęły niepokojące informacje, mówi Ewa Kowalewska z Human Life International Polska. Naukowiec, profesor, doprowadził do pierwszego
pierwszego na świecie urodzenia się bliźniąt, które są zmodyfikowane genetycznie. Chodziło o usunięcie jednego z genów, który jest, no, uważa się, że jest odpowiedzialny za większą podatność na zachorowania na AIDS. I w tym momencie, no, niby to jest uzasadnione, ale manipulacja na ludzkim genomie jest zabroniona w większości krajów świata, również w Chinach. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Manipulacje genetyczne mogą w niedługim czasie stać się kolejnym najpoważniejszym zagrożeniem dla życia i zdrowia współczesnego człowieka. Na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, życząc dobrego popołudnia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Marta Grabowska, zapraszam na prognozę pogody. Dziś pięknym słońcem cieszyć się będą mieszkańcy południowo-zachodniej części kontynentu. Na pozostałym obszarze dużo chmur z niewielkimi przejaśnieniami. Od Wysp Brytyjskich poprzez centralną Europę aż do Bukaresztu możliwe opady deszczu, a także miejscami śnieg. Najchłodniej w Moskwie minus 12 stopni, a najcieplej w Marsylii 14. I zmieniamy mapę. Dziś w całym kraju spore zachmurzenie. W centrum i na wschodzie wystąpi śnieg. Niewielkie przejaśnienia jedynie na Pomorzu Zachodnim. Termometry wskażą od minus 12 stopni na Podhalu do minus 3 w północno-zachodniej części Polski. Wiać będzie słaby, wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spadnie, a barometry wskażą około 1015 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrego popołudnia.